Sezon weselny to czas, który wywołuje modowy zew wśród rodzimych celebrytek. Chociaż wiele znanych osobistości pamięta zasadę, że na weselu nie powinno się odciągać uwagi od panny młodej, niektóre wyraźnie nie potrafią się powstrzymać. W wyniku tego, wiele stylizacji, którymi panie chwalą się w sieci, jest uznawanych przez internautów za kontrowersyjne. Wśród celebrytek, których kreacje weselne wzbudziły sporo emocji, znajdują się m.in. Sylwia Bomba, Eliza Trybała czy Katarzyna Dziurska. Wydaje się, że podobne weselne faux pas mogła popełnić również Małgorzata Borysewicz, znana m.in. z programu Rolnik szuka żony, która obecnie jest ukochaną Pawła oraz mamą Blanki i Rysia. Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym celebrytka pochwaliła się swoim strojem na ślubie bliskiej osoby. Widzimy na nim Borysewicz wystylizowaną w białą, satynową mini sukienkę, do której dobrała wzorzyste szpilki i orsizeową marynarkę. Taki strój z pewnością wyeksponował nogi i zwracał uwagę pozostałych gości. Internauci już zaczęli się zastanawiać, czy biała mini to odpowiedni strój na wesele i czy taką stylizacją Borysewicz przypadkiem nie przyćmiła panny młodej. Wiele osób uważa, że kolor biały jest lepiej zostawić przyszłej żonie. Dla wielu sprawą może być również kontrowersyjne, gdyż goście weselni zwykle unikają tego koloru, a podobne stroje budziły w przeszłości sporo emocji. Co sądzicie o stylizacji Małgorzaty Borysewicz? Czy zaliczyła weselny faux pas?